Widzę, że myśli z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardzone 4. Na modyfikacji Kezerudux, Polska DOZ, Mesjasz Europy. W tym odcinku chyba będziemy już kończyć, dlatego że dosyć szczerze powiem, to Ameryka to jest jedyne ostatnie zagrożenie, które nam, tak powiem, cokolwiek mamy jakiś problem z nią. A później to już tak naprawdę już nikogo nie będzie. A reszta świata to w sumie tutaj jeszcze musielibyśmy sobie Hiszpanię zdobyć. Ja to czekam, jak oni tutaj wojnę skończą, żeby po prostu wypowiedzieć ściennej Hiszpanii wojnę. Ciekawe, że teraz im się coś włączyło. Okej, więc atakujemy i jak sami widzicie, nie ma jakiegoś większego problemu. Ale samolotów to jednak trochę mają. Znaczy się, my nie mamy lotniski, to jest najgorsza rzecz. Więc powoli wchodzimy. Tutaj odcięliśmy jakieś dywizje. Tutaj chyba jest kilka prowincji, szczerze powiem, nie wiem, nie widzę. Okej, więc tak naprawdę weźmiemy te dywizje i wyślemy im rozkaz, bo nie chcę mieć tutaj po prostu powolnego zdobywania naszych tyłów przez Amerykanów. A my tak naprawdę już tutaj powoli zdobywamy. Szczerze powiem, to co powinniśmy jeszcze zrobić, tego nie zrobiłem, to naszą flotę nieco wystawić dalej. Ponieważ tak naprawdę to my tutaj już możemy sobie tutaj nieco popływać po ich morzach. No i szybko widać, że się zmienia, tylko że oni mają samoloty, więc to jest ten problem. A my w sumie moglibyśmy spróbować, tutaj mam mnóstwo samolotów jednej. Ale na szczęście lotnisko dali nam, więc możemy sobie wystawić się. I jak to wygląda w ogóle w powietrzu? No mają sporo samolotów. Widać, że zestrzelują, że mają jakieś nowoczesne. Zestrzeliwują nasze, ale my powinniśmy sobie poradzić. Tutaj widzę, że powoli zdobywamy. O, masz raz połowę Ameryki już zdobyliśmy. W mgnieniu oka, dosłownie. Co tutaj nie mamy? All processing. A, w sumie nie mamy tego zrobionego. Okej, karliści padli. To znaczy, że już powinniśmy się szykować tam do wojny. Wydaje mi się, że jedna armia powinna być wystarczająco, żeby tam się nimi zająć. Więc poczekamy chwilę. A pytanie jest takie, czy ci wrócili, tak, wrócili na swoje stanowiska. Wrócili, czy? Wrócili. Okej. Dostaliśmy embargo, czy? No tak, dostaliśmy embargo. Was to nie chcemy nic robić, więc się nie martwcie. Więc powoli tutaj zajmujemy. Tutaj widzę, że nawet nam się udaje nieco zniszczyć im flotę. Tak naprawdę widzę, że tutaj Dover. Dlaczego ciągle jak patrzę, to widzę jakieś znane nazwy, że takie, że o, Londyn, Dover, w ogóle. Wiem, że zapewne miasta się podobnie nazywają, no ale nie aż tak. A widzę, że tutaj też tu trochę tych mają. Teraz tak naprawdę z Ameryki ledwo co zostało, więc my im zabijamy w tysiącach dziennie, więc wystarczy, że jakieś kilka ważnych punktów przejmiemy i po nich. A teraz mają stolicę w Austin, więc nie dziwmy się, że za chwilę ich pokonamy. No i później, jak mówiłem, później no to trzeba będzie powoli tutaj wszystkich pokonać. Szczerze powiem jeszcze, Meksyk i Hiszpanię zaatakują tak normalnie. A dalej to już myślę, że zrobię takie typowe, no takie typowe, wiecie, że aneksowanie za pomocą komend, bo już mi się nie opłaca po
prostu tego robić, wiecie, w sposób normalny, czyli tam wojny w ogóle. Więc poczekamy chwilę i jak się tutaj już wszystko nam ogarnie, no to po prostu zaatakujemy. W ogóle nasze samoloty to już tyle są, więc nie powiem. Ach. Ale dobra, jeżeli Los Angeles jest ich stolicą, to... No to niedługo ich jest koniec. Dobra, San Francisco, wjedź, mimo że to będzie już ostatni punkt zwycięstwa, bo to jest duży i dosyć duży. Jednak nie. No, ale szybko też pokonaliśmy. Dobra. 32 tysiące zdobyliśmy? Wow. Okej, Stany Zjednoczone zostały podbite i dosłownie to powoduje, że już jesteśmy niepokonani. Jak wcześniej może bylibyśmy jeszcze do pokonania, teraz już jesteśmy nie. I teraz będziemy atakować was. Więc szybko sobie tutaj ogarnijmy, jak to wygląda z tymi. Czyli już powoli się na granicy ustawiają. Tak w sumie z podkreśleniem powoli. Ale możemy też włączyć tutaj jakiś szyf. Nie wiem, przeciwko Japonii róbmy, bo to jest jedyne państwo, które dosyć długo potrwa. No, jak to wygląda? Dobrze to wygląda wszystko. A, możemy już wypowiedzieć wojnę. Okej, przeciwko Hiszpanii. Też w sumie oni zostali tylko dlatego, że wojnę domową mieli, więc nie chciałem zbytnio ich atakować. Mogą wchodzić i tak to nic nie zmieni, po prostu wokół moich dywizji będą wchodzić przy portach. Nawet moich dywizji nie chcą atakować. Oj, jacyś mali sojusznicy przybywają, a my tutaj ich pokonujemy. No i po co wam była wojna domowa? Dosłownie w chwilę zostaliście pokonani. No, przed Meksykiem jeszcze. Wow. Jakie poniżenie. Dobra. Koniec i zapewne będziemy mogli coś oddać. Czy to jest... Czy to są też nasze kory? Możliwe, że to są też nasze kory? Nie, nie są. Jednak. Tutaj coś nam się pokazuje. No... Maroko niech odzyska. Wow, duże Maroko. Ogólnie z tego co pamiętam, ogólnie tak miało wyglądać Maroko, tylko że się później tam jedni się zdezerturowali, że tak powiem, że postanowili, że oni są niepodlegli, no i w sumie Maroko i tak to jest bardzo biedne państwo, więc z łatwością to zrobili. Dobra, samoloty. A my tutaj już pokonujemy Meksyk. Powiem szczerze, większość dywizji przez to, że wszystko widzi na pomarańczowo, to nie może się dogonić frontu. Tylko kilka dywizji dosłownie jest na froncie i pokonujemy. Reszta to chce go dogonić. Okej. Się zepsuł przycisk wojny. No, to znaczy, że zbyt dużo wojny robiliśmy. Okej. Koniec. Bierzemy statki oczywiście. Największa flota na świecie. Bierzemy wszystko. I koniec. Tak, jeszcze tylko zobaczmy, które państwa mają na... Mamy na nich kory. Więc... Marco State. Masz Los, mają dwie prowincje? Dwie regiony? Wow. Dobra, dalej. W sumie i tak byśmy was zaatakowali. Tutaj nie wiem dlaczego macie to. Więc w sumie my mamy to, więc. A wy jesteście jakimś sojuszu? Jesteście marionetką. Czy macie coś takiego jak Mark All. Jak to powiedzieć? Mark All Subjects? Czy coś takiego? Byłoby fajne. Dobra. Już nie będziemy tworzyć wojny. Już nie chce mi się w lesie walczyć. To jeszcze jest najgorszy element.
Gdy w lesie trzeba walczyć. Okej. I transferujemy. Okej. Chwilę poczekamy, musimy wyzwolić tutaj. Kolumbia, oczywiście wyzwolimy. Gijana, tak. Jeszcze tutaj mamy teren, którego nie chcemy. Szczerze, to co bym zrobił zapewne to... po prostu bym to oddał, ale już nie chce mi się tego robić, już tak niech zostaną granice. I pytanie jest, czy ktoś jeszcze ma jakieś problemy z nami? Nie! Dobra, w takim razie tak wyglądała cała kampania. Dosłownie wszystko... Wszystko było proste, no nie powiem, jak to mówiłem, ta ścieżka, ona jest najprostsza ze wszystkich, bo tak, ci to trochę fajnie, ale ci, oni są najgorsi, oni nic tobie nie dają, dają jeszcze ci minusy, w ogóle tutaj chyba jakieś ikonki się pozmieniały, czy coś możliwe, i później takie, no, radź sobie sam. Więc tyle z tego było. My tutaj widzę, że patrzę na to, co tutaj jeszcze takiego... Jedyne, co jeszcze razem z Niemcami nie byliśmy, więc to jest w sumie ważne. Nie mieliśmy jeszcze żadnych monarchów. Monarchistycznej Polski jeszcze nie było. No to dziwo. Tutaj, jeżeli... Już dojdę do tego. Oni są... Nie są oni chyba na samym końcu, ale gdzieś tyle są. No to zrobimy. Ja to wiem, to jest mega easy do zrobienia, bo to jest tylko jeden event, który po drodze można zrobić. I oni, jak z tego co widzę, oni też mają. A mają... Mają na wszystkich... Mają aneks Wargol na cały... Na cały świat. Ciekawe. No... I szczerze powiem, czekaj, mieliśmy nacjonalistów? Kurde, nie pamiętam, czy mieliśmy nacjonalistów. Może mieliśmy. Ja już nie pamiętam, z tego tak dużo robiłem. Więc tak, jeżeli będzie kolejna ścieżka, zobaczymy, jaka partia nam da, no to będę robić. Oczywiście każda ta ścieżka to jest po prostu inaczej wyglądająca ścieżka pomocy jednej stronie lub drugiej stronie, ale zawsze to jest śmiesznie... Zobaczyć, jak będzie wszystko po kolei. Więc był z wami trochę... O, nasza stara linia. Pamiętacie, jak się baliśmy przed Niemcami? Więc był z wami trochę... Pamiętajcie, aby obserwować, komentować i subskrybować kanał. Zachęcam, dlatego że prowadzę aktywnie kartę społeczności. I ogólnie rzecz biorąc, tak jak mówiłem na samym początku serii, to nagrywam akurat w dzień wyjazdu do Warszawy. Więc wiecie, no rano to nagram, a później po prostu, że tak powiem, sprint, żeby wyrenderowały mi się wszystkie odcinki, sprint z miniaturkami, a później jeszcze w międzyczasie jeszcze się pakuję, więc no oczywiście, że jestem trochę zapakowany, ale no jeżeli chodzi o sprzęt, to muszę zapakować, bo akurat tego komputera nie wezmę, ale... Akurat muszę myszkę wziąć, ponieważ o, masz los, ale się przyzwyczaiłem do tej myszki. Wziąłem sobie inną myszkę i takie, o mój Boże, nie da się z niej korzystać. No w sumie możliwe, że w ogóle ona nie jest aż taka łatwa do korzystania. Ale tyle było z tego. Poczekajmy, czy jeszcze coś nam się powiększy. Raczej to nie jest limit fabryk, po prostu musi się powiększyć. Kontrolujemy prawie bilion ludzi na świecie. Od razu mówię, chyba nie ma czegoś takiego jak bilion. Więc oczywiście to, co mogę teraz sprawdzić, to po prostu zanektować Chiny. I albo zrobię sobie Annex All. I zobaczyć, ile wtedy będę mieć populacji światowej. Oczywiście zgaduję, że będę mieć więcej non-core niż core. Ale zobaczymy. Ogólnie ciekawe, jak to było z Australią. No teraz dostałem mojego laga. A nie, są biliony. Wiecie co? Tutaj mnie już słońce nieco, słońce właśnie wyszło i słońce nieco mi tam zasłaniało, więc tylko chcę zobaczyć, czy właśnie Edward dowodzi Australią. Wiem, że Edward, przez to, że jest małe prawdopodobieństwo, że go wywalą,
Można go wziąć w różnych krajach i jest takie coś, że no, Edward coś tam i w ogóle, że on tam dowodzi. Anzac Spirit. Ciekawe. I pytanie jest coś takiego, że on uciekł tutaj. Czy coś tu ma? Chyba nie ma. To już jest końcówka jego, że tak powiem, życia. No nie powiem, tutaj musieliśmy przez dłuższy czas importować od jakichś innych osób. Nie powiem, to było dosyć śmieszne, że mieliśmy tyle świata i tak musieliśmy gumę importować. No, nie podoba mi się to, ale jak mówiłem, to jest po prostu błąd, że my dostaliśmy tak na północną Amerykę, na Europę i na Bliski Wschód. I ktoś po prostu zrąbał tutaj zapewne jakaś jest prowincja czy coś takiego, która jest na Bliski Wschód i wtedy nam to daje. No, ja też czasami o tym zapominam, bo to jest taki mała głupota, ale później mechanikę gry strasznie rypie. A w sumie też można łatwo to zrobić z skill checka, bo też jest taki sposób. Ale to nie jest filmik, poradnik jak. Dobra. Już się żegnałem, szczerze. Dobra, no to cześć!